meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć z nosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. No, jesteśmy tutaj. Jedna rzecz się wydarzyła, pewnie ją widzieliście tutaj przed intrem. To jest takie małe co nieco, ale jednak cieszy. A mianowicie mamy już tutaj w końcu zjazd, jakiś wjazd bardziej sensowny do naszego miasta, jak widzimy na załączonym łasku. Co swoją nogą, tak, tutaj są dwa. Jak widzicie, mamy zjazd autostradowy, tutaj w ogóle autostradę trochę przebudowałem. Tutaj już niekoniecznie, dodałem tutaj wyciszenie w tym rejonie. Ale najważniejszym jednak jest elementem to, iż tutaj nie mamy tych jakichś zjazdów, węzłów, przejazdów, tego wszystkiego. To wszystko zostało poprawione i naprawione i wygląda następująco. Mamy bumbike, który jedzie starą trasą. Mamy trolejbus, który jedzie prawie starą trasą. Z tym, że jak widzimy, on tutaj zjeżdża w dół, jedzie w dół i przejeżdża pod naszą autostradą tuż przy granicy. Wyjeżdża tutaj i jedzie dalej do naszej części tutaj przemysłu, aż do naszego metra tutaj na końcu. Także on tutaj ma w miarę tą samą trasę, tylko że wiadukt jest na dole i mamy aleje. To jest największa zmiana i to jest największa i najbardziej znana i dobra zmiana. No niestety, nie chciałem tego słowa powiedzieć, ale tak wyszło. Czyli mamy tutaj zjazd naszą aleją przemysłową bezpośrednio do palącego się budynku metra. Natomiast to jest ważniejsze, to jest to, iż to wszystko tutaj jest tak ładnie zrobione, że jest tutaj jakiś dobry, sensowny ruch na tej alei i nie trzeba jakimiś małymi uliczkami jechać, żeby to wszystko przejechać, no i żeby wjechać na autostradę. Wjechać, zjechać we wszystkie strony. To teraz jest zupełnie inna bajka i o wiele lepiej to działa. Także to jest na pewno na duży plus. Kładki tutaj pozostały, jest też trochę więcej pasów na wjazd do miasta i podwójne, głównie zrobiłem podwójnie, jak widzimy tutaj nasze trasy, ze względów takich, aby były wyciszone, chociaż tam chyba tutaj to ja, to tu mogę zostawić, tak, i tutaj też właściwie mogłem to zostawić, o, to więcej przemysłu się pobuduje, bo tutaj dużego ruchu prawie że nie ma. Także to samo jest tutaj, z tym, że tutaj jest dosyć duży ruch wjazdowy. Ale jak widzimy, i tak się źle podobiły pasy, więc w sumie nie mam, nie wiem po co tutaj zrobiłem, a może gdybym zrobił 3 pasy? Teraz powinno być już lepiej. Tak, teraz będę korzystać z 2 pasów. City Skylines, tak? Z nimi się nie dogadasz, jeżeli to zrobisz po ludzku, to nie. Jeżeli zrobisz to nie po ludzku, no to teraz możemy rozmawiać. Dobrze, no i takie tutaj małą zmianę. Tutaj jeszcze jest przebudowa tego węzła w tym rejonie z naszymi pociągami, metrem, bambajami, trolejbusami i autobusami wycieczkowymi i dalekomiejskimi. Ale zanim one będą tutaj poustawiane i wszystko to będzie zmienione włącznie z tym węzłem, taki to będzie bezpośredni lekki zjazd do tych naszych autobusów, żeby trochę tutaj to lepiej wyglądało. Głównie mi chodzi o ten punkt przejazdowy. Na razie tu nie mają się żadne korki, co nie zmienia faktu, że mi się to nie podoba. Także to jeszcze będzie do poprawienia, ale dzisiaj zupełnie tym rzeczom się nie zajmujemy. To jest tego trochę wyciszę dla mojego dobrego samopoczucia, bo dziś przelatujemy sobie nad większością naszego miasta i dochodzimy sobie do tej części przemysłu, którą, jak możecie domyślać, będę robić na timelapsie i przebudowywać dalej. Przy okazji tutaj chyba trochę pociągnęłam ostatnio dalej naszą dzielnicę i gdzieś tu niedługo będzie też stacja kolejowa. W sumie gdzieś tutaj pewnie ją wstawimy, bo tutaj pociągi będę chciał też wstawiać, żeby były nie aż tak daleko od siebie, a całkiem sensownie działały, tak? Więc pewnie tu będzie kolejna stacja pociągowa i ona będzie tą przejezdną, w sensie, że część pociągu będzie mogła przez nią bezpośrednio przejechać. Co do jednej szynówki, którą tutaj mam zaprezentowaną, jej chyba nie będzie. Także, no, więc to, tak to będzie się tutaj dziać. A, jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, to jest ta dzielnica tutaj w środku. Ją też montowałem chyba poza odcinkiem. No nie wiem, tak czy siak, jest tutaj ładnie ustawiona nasza zajezdnia bambajowa, trochę lepiej, jest z lepszym wjazdem. Tutaj przystanki są poustawione, więcej ścieżek rowerowych ma już teraz jakikolwiek większy sens. Tutaj poustawione, coś jeszcze wydarzyło, aleje rowerowe, właściwie pasy rowerowe zostały poszerzone o nowy dojazd bezpośrednio tutaj, tak samo jak tutaj już nie ma autostrady małej, a jest ładna aleja, którą można bezpośrednio wejść. Swoją nogą tą aleję to... No nie jest tak duży ruch, w sensie bardzo mały ruch, że ją można byłoby spokojnie zmniejszyć do tej alei z parkiem po środku.
No, możemy to zrobić w sumie teraz. Zobaczymy. Jak będą się robić korki, to przywrócimy to tak, jak to wyglądało wcześniej. Ale sądzę... Czekajcie, bo to jest z pasem. Nie, to mi się nie podoba. To jest miejscami dla zaparkowanych samochodów. To będzie idealnie pasować. Więc zróbmy to w sumie tutaj na tej całości tej alei. Bo ruch jest tutaj znikomy. Dwa pasy tutaj były używane chyba, nie wiem, kiedykolwiek. Może? Może tak, może nie. Kto to wie, tam wie. Czy my tutaj właśnie, bo tutaj też pamiętam, że mamy właśnie ten mostek, ale z tego co pamiętam również, to ja tutaj nie mam jakkolwiek go tutaj wstawić, tak, no nie, poza autostradowym nie możemy tutaj niestety nic wstawić. Szkoda, szkoda bardzo, no dobrze, to tak jak tu mówiłem, to widzieliście tutaj przed chwilą, mamy coś takiego. I czy coś tutaj się jeszcze zmieniło? No poza tą dzielnicą, którą dokręciłem, jest tutaj nowa dzielnica mieszkalna w tym rejonie. No i tak jak mówiłem, pasy rowerowe, coraz to więcej. A, i ten budynek został przeniesiony, teraz jest tutaj jako nasze służby ratownicze i centrum parkowe jest tutaj też. Dobrze, no widzicie, trochę się tutaj podziało, trochę pozmieniało, ale najważniejsze jest, żeby ten przemysł na koniec dzisiejszego odcinka i właściwie cały rejon ten do granicy był tutaj już skończony. Tak, dokładnie. Tutaj będzie dalej aleja pewnie rowerowa, w sensie bambajowa. Chociaż zobaczymy, bo bardzo mi się podoba tutaj ta autostrada, jaką mamy aktualnie, a też jest przejazd kolejowy, który pewnie tutaj przerzucę w innym miejscu trochę. Zobaczymy. Na pewno się tu będzie dużo zmieniać, objazdów, a nasz przemysł na okres przebudowy pewnie zostanie przeniesiony w całości tutaj. Oj tak, to jest dużo roboty. Nie wiem, kiedy będzie ten odcinek publikowany, to jest pewne. Dobrze, mniejsza z tym, lecimy z odcinkiem. Dobrze, no i lecimy dalej i wiadomo, co tu trzeba byłoby zrobić. No, postawić tą stację, więc od tego zaczniemy z postawieniem stacji, a później zajmę się już całym przemysłem. Jeszcze nie mam pomysłu na, jak ten przemysł będzie wyglądać. Wiem, że on tutaj ma być, w całości ma się tutaj znajdować, a jak faktycznie na sam koniec wyjdzie, no to wiecie, to jak zawsze. To poczekamy, pożyjemy, zaobserwujemy. No, tak, postawmy sobie tutaj tą stację. Ta stacja będzie też musiała być chyba trochę wysunięta dalej z tego, co mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy. To tak, nasza stacja, w sensie, widziałem, że tam komentarze się pojawiły na temat mojego słownictwa. No, no cóż, ona powinna być
tu, a gdybyśmy trochę odstawili, to będzie już problematycznie. Chociaż jeszcze nie mówi nic, że będzie na granicy aż tak bardzo. Z tego co kojarzę, postawienie tego potos na takiej, no tak, na ulicy już będzie zbyt długa, co nie? Tak. No to nie, to tutaj nie możemy. No to trzeba po prostu zrobić, że będzie bliżej. Bo inaczej musiałbym tą ulicę wydłużyć, a tego też nie chciałbym tutaj robić, bo czekajcie, bo ta ulica jest dobrze zrobiona, jest dobrze zrobiona. No to nie, to by nie było najlepsze. Bo jakbyśmy to... Czy z drugiej strony, gdybyśmy ją przesunęli o dwie kratki, sprawdźmy to. Wywalmy ten fragment. Dajmy tutaj to. Kratkę. Kratka, gwiazdka, kratka, kratka. Tak, dokładnie, jakiś numer telefonu, że tutaj rzucam. No i sobie sprawdźmy w ten sposób. Mieści się, czy nie mieści się? Chociaż z drugiej strony, faktycznie, jakbym to postawił przy tej gruntówce, to jest cień szansy na to, że tutaj ta stacja wejdzie. Nie, nie chcę. No dobra, to jeżeli nie w ten sposób, to jedną kratkę jest to sens przesuwać. No może nawet jest sen, bo w tym będziemy dzięki temu mieli trochę więcej miejsca. No to dajmy to w ten sposób. Następnie zapodajmy coś takiego. Dobra. A, tu jest przystanek. Są dwa przystanki teraz. Może coś się poprzestawiało, jak tutaj to budowałem. Tam, pewnie to o to chodziło. Dobra. Dajmy tutaj na naszą tą ulicę. Jest jeszcze może trochę kawałek więcej. Teraz tu się wszystkie przystanki zjedzą. O, dokładnie. Na 3-4 przystanki psują się. No, wygrywka. I dajmy tutaj nasz wjazd od tej ulicy rowerowej. Tutaj z tej strony będzie wjeżdżać. I żeby dobrze ją tutaj wstawić, to sobie dajmy to w następujący sposób. Dobra. Czemu tak to zrobiłem? W sensie, co mnie skusiło do tego, żeby jednak to zmienić? Zatem wytłumaczę, zrobimy po prostu sobie ścieżkę rowerową przez te wszystkie rejony tutaj. To będzie trochę tutaj polegało na zmianie lekkiej, no ale sądzę, że cel uświęca środki na sam koniec, będzie całkiem zacnie to wyglądać. No ma, dajmy sobie tutaj jeszcze, no tak, nasze tory tutaj są przesunięte lekko. Damy sobie te tory, o, i czekamy aż się zapisze. No, to chwilę poczekamy. Swoją ja jestem, nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że ten dworzec, to ja kiedyś widziałem jako mod i może nawet miałem w swoim mieście, bo ja wiem, że to jest z modów i chyba kiedyś na PC miałem nawet dokładnie taki, który dodawał prawie coś takiego samego. Jest to dosyć realne. No, ale no, w sumie nie mam co się dziwić. Na PC jest życie prostsze niż tutaj na PS4. Dobra, widzę, że tutaj całkiem ładny zjazd nam się zrobił. Są tutaj dalej tory i tutaj też są te tory, które też sobie tutaj już prowadzę. I tutaj dajmy sobie naszą stację, żeby się zatrzymywały pociągi. Dobra, tym akcentem lecimy i zaczynamy nasz timehouse. Thank you.
No i tyle z naszego przemysłu zostało. Nie no, tak na sobie po prostu chciałem skończyć tą dzielnicę, jak widzicie na załączonym obrazku. Przemysł tutaj pasujemy, jakoś go jeszcze tutaj będę wkopywać. Jeden z tych naszych, tutaj jak widzicie, on tutaj pozostanie, co prawda będzie wyłączony głównie jako estetyka, ale sądzę, że on będzie tutaj ładnie się komponować w tą część tychże rejonów. No i jak widzicie, mamy tutaj już przygotowanie, tak, mamy Bambaj puszczony, mamy autostradę, która będzie jechać przez przejazd kolejowy, chociaż się zastanawiam właśnie, czy może nie puścić jednego i drugiego dołem, to w tym wypadku moglibyśmy zrobić, że pociągi przejeżdżały górą i jakoś ładnie tutaj zjeżdżała, nie z takimi zygzaczkami, jak mamy aktualne te zrobione, też nad tym pomyślimy. I mamy oczywiście tutaj naszą dzielnicę. Jest tutaj trochę poukładanych torowisk tramwajowych, nawet trolejbus tutaj został dociągnięty. To możecie zobaczyć, on tutaj się ciągnie dalej, tutaj jechał tutaj wzdłuż naszej linii kolejowej. On jedzie dalej wzdłuż linii kolejowej, mamy nawet tutaj stację kolejową. Dopiero co wyłączyłem tutaj grę, więc o, ale już ktoś korzysta. Z tej strony to jest najbliższe dojście, także to na pewno będzie ich ulubiona stacja. No i parę budynków unikatowych tutaj mamy, poustawiałem. Natomiast idąc dalej, mamy nasz trolejbus. Są też linie metra, które możecie tutaj zobaczyć, ale o tym za chwilę. Przejeżdżę sobie nad tramwajami, bo nie można cały czas krzyżować i trolejbusów, i bambajów, co jest bardzo smutne. No i można sobie spokojnie dojechać trolejbusem do kolejnej linii metra i wjechać tutaj bezpośrednio pod przesiadką do bambajów, które tutaj będą kursować. No i punkty. Tutaj ładnie to się każdy. Nasza aleja tutaj została wyciągnięta z rowerami i w przyszłości będzie nam większy ruch samochodowy, bo ona będzie główna do przemysłu, tak? A tutaj mamy też nasze trasy bambajowe, jak widzimy. Przejeżdża tutaj skręcat, aktualnie tutaj bezpośrednio w naszą dzielnicę, ale to się jeszcze zmieni, bo też tutaj jest chyba sygnalizacja świetna, dokładnie. Natomiast to się bardziej zmieni, to, że tutaj ta trasa rowerowa, a właściwie bambajowa, będzie jechać wzdłuż tej alei, dalej się ciągnąć do naszego przemysłu. No i to się tutaj też zmieni, tak? Pewnie tutaj gdzieś jakoś wjedzie w tą uliczkę, która tutaj jedzie z boku, bo na niej już mamy parę bambajów. I w sumie to nie byłoby złe, jakbyśmy wszystkie... Nie, no jeszcze zobaczymy. Jeszcze pomyślę, może tutaj puścimy jakoś pod tą dzielnicą i gdzieś będzie dobrze wjeżdżać. Zobaczymy. Tak czy siak, za chwilę tu będziemy dalej to budować, znaczy ja będę tutaj dalej to budować, te budynki, no i stację metra jeszcze pokażę tylko. Poprzednia stacja metra była tutaj i to jest podwójna, gdzie się można przesiadać pomiędzy jedną a drugą linią metra, choćby mało osób z niej korzysta. Dalej jest kolejna jedna linia metra, jedzie tutaj ze stacją w tymże rejonie, kolejną stacją w tym rejonie. Tutaj do pociągu będzie można się przesiąść i do pętli bambajowej, która tutaj jest. Bo musiałem tutaj parę linii już skończyć, bo było ich po prostu za dużo. Przekaz nasz chodnik tutaj daje prowadzę, który tutaj już postawiliśmy. No i kolejna stacja tutaj należy na pętli trolejbusowej, która też niedługo się zmieni. Przy okazji pociągi, widzicie, udało mi się tutaj wcisnąć i one tutaj będą jechać mniej więcej w podobnym też rejonie. Druga linia metra skręca sobie stąd, wyjeżdża w tą stację, tutaj i tutaj też się kończy na razie jedna linia metra, która w przyszłości będzie się kończyć gdzieś w Przemyśle na ładnej stacji nad powierzchnią, najprawdopodobniej. Ale jeszcze zobaczymy. Także tak to wygląda aktualnie. Tu mamy dużą kopalnię odkrywkową. Tutaj ta jest niepodłączona, bo jeszcze nie mam pomysłu. Przy okazji, gdybyś się interesował, jak wygląda nasz przemysł w tym rejonie, on bardzo biednie wygląda i bardzo biednie działa. Do tego stopnia, że chyba no, jest na minusie nakładnie. A to dlatego, że po prostu jest bardzo mały i nie mam w sumie pomysłów, co z nim zrobić, żeby jakkolwiek lepiej działał. No, jest tu dużo obiektów do poprawienia. Na pewno braków dla pracowników trzeba będzie zmniejszyć może do jednego obiektu,
a pozostałe obiekty trzeba będzie walnąć jakiś duży skład, nie taki jak tu jest mały, no i pociągi towarowe. Tak, tu jest dużo do zrobienia, ale mniejsza z tym, lecimy z dalszą częścią timelapse'a. I mam nadzieję, że niedługo będę go montować, w sensie nagrywać, bo chciałbym, żebyście ten odcinek mogli zobaczyć jeszcze jakiegoś sensownego dnia, a nie jakoś strasznie późno. Dobra, lecimy dalej. Thank you.
po przerwie witam was tutaj ponownie. Tak, o ile tutaj co do naszej dzielnicy się dużo nie zmieniło, dodałem tam dzielnicę z bambajem, jak widzimy. Nie wiem, czemu tutaj się nic nie chce budować, bo jest sektor, a nic się nie buduje. W ogóle tutaj bym mógł w sumie walnąć jakąś ścieżkę, chodnik czy coś, aby oni mogli do tego bambaju dojść w jakiś sensowny sposób. Poczekajcie, dajmy sobie tutaj... O, proszę bardzo. No i tak, jak widzicie, ludzie korzystają. Zmniejszyłem trochę ilość tramwajów w ogóle w całym mieście, jeszcze za chwilę to trochę też pomniejsze. No i tak, mamy tutaj ścieżki dowodowe, nowe tutaj potworzyłem, z przejazd przez dużą część tego wszystkiego. No i mamy nasz przemysł. Przemysł, kompakt wersja. Tutaj zostało jeszcze parę obiektów, za chwilę je wyburzę już jako koniec tej całej przenosi. O wiele bardziej się zmniejszył ten przemysł. Nie jestem trochę zadowolony z tego, jak on jest bardzo mały, bo jest bardzo mały, że tak to powiem. I w sumie tą fabrykę mogę zwolnić na maksa, bo zanim tu się jakikolwiek metal stąd pojawi, to musiałaby ruda w końcu zostać przetransportowana. Ona się transportuje bardzo powoli. Naprawdę. Więc tak. No to nie jest najlepsza nowina. Jeszcze gdzieś tutaj będę musiał postawić magazyn, taki ten mały. Nie wiem właśnie jak... To jest jeden z tych dużych problemów, bo... Muszę gdzieś wstawić ten magazyn. O, ten dokładnie, widzicie. Mamy jeszcze te tutaj od coś takiego. Tylko on chyba nie wejdzie mi tu. O, tu wejdzie. Wchodzi, to wchodzi. I dzięki niemu on będzie mógł transportować dużą ilość tutaj naszych surowców. I może, miejmy nadzieję, będzie trochę tego więcej. No tak czy siak, są pociągi towarowe. Wróciły tutaj ponownie na naszą trasę, jak widzicie, na załączonym basku. Przy okazji tutaj nie mogłem normalnie puścić tych pociągów, było za mało miejsca, więc puściłem jednoszynowym tunelem, w sensie jednokierunkowym tunelem tutaj nasz wiadukt. Tu nie ma przejazdu kolejowego teraz, już wszystko jedzie wiaduktem, dzięki czemu ładnie tutaj bambaje jadą obok siebie. Tu jest dużo linii bambajowych, niestety. Koniec końców się tak złożyło, iż tutaj jest ich dosyć dużo, chociaż każda z tych linii jeździ po 50%. Jedna z nich po prostu jedzie tutaj do naszego centrum. I w tym miejscu zawracę, także tak to wygląda. No cóż, tak to wygląda. Musiałem to trochę pozmieniać. Tu jest jeden wiadukt, który wmontowałem jako centrum rowerowe. Jak widzicie, tutaj jest aleja rowerowa, nasza ta ulica. I ona się ciągnie przez dosyć dużą część tutaj tego miasta. Tu później wykręca i tutaj się wjeżdża tymi ścieżkami rowerowymi na górę. Jakby ktoś potrafił z tego korzystać, powiem wprost. No ale że nie korzystają, to ich problem. Natomiast mniejsza z tym, ważne jest to, że również wróciły nasze metro. I metro jedzie górą z dwoma stacjami. Tu jest stacja taka, no już przejazdowa, bym powiedział raczej. Jest tu możliwość przejazdu dołem od razu w nasze tunele, co zrobiłem przed chwilą, żeby był trochę bardziej bezpośredni przejazd. Już tu jakieś zawijasy. Tu jest drugi tunel, który zjeżdża na dół do tego, do tej stacji. I dosyć dużo ludzi korzysta z tego. Tej stacji też dosyć... I jest pusty. No cóż, nie każdemu się to może przytwardzić. A ten, który tutaj zjeżdża na dół, ma 12 osób. Szaleństwo. Że tak to powiem, to jest czyste szaleństwo. No ale no tak, tu wydaje przejeżdża tutaj nasze metro i wjeżdża na tą stację, gdzie jest jedna linia kończy. Tu jest w ogóle dosyć duży ruch na tej stacji, jak widzicie. Dużo osób wchodzi. O, i tutaj jest wejście od tej strony też. A to tego nie widziałem. To nawet całkiem nieźle, że od tej strony jest, a od tej go nie ma. Czy tam od dwóch stron faktycznie można wejść do naszego tutaj obiektu. Bo jak widzicie, tutaj w ogóle pokręciłem bardzo... Czekajcie, my to sobie po prostu zejdźmy. Ja tu bardzo pokręciłem naszym torowiskiem do tego stopnia, iż jak widzicie, nasze tory wjeżdżają właściwie w budynek, ale jak się okazało, tutaj jakoś udało mi się to zrobić, że to działa. Nie wiem jakim dokładnie cudem, to jest w ogóle niezły podjazd dla naszych bombajów. I tak, dwie linie jadą dalej prosto, więc się zatrzymują w tym miejscu, jak widzimy. Natomiast pozostałe linie zjeżdżają na pętlę, która tutaj jest. Jak widzimy, wjeżdżamy tu prawie że w budynek, dzięki czemu właśnie chyba działają te wszystkie schody ruchome. Ciekawe, czy ja mogę tam wejść. O, możemy wejść. No, to nieźle i później spadamy, tak wiem. Tak wiem, to jest ten niestety jeden z dużych problemów tego budynku, bo żeby faktycznie tu wejść, to trzeba wejść. I jak jesteśmy tutaj, to przeskoczyć tu i jesteśmy... na naszym pytaniu. No tak czy siak, bardzo mi się to podoba, ale no, jak widzimy, można spaść. No i tutaj dalej się wjeżdża na naszą pętlę, tu mamy dwa przystanki po tej stronie. Mamy jeden, drugi i drugie dwa przystanki mamy po tej stronie. Jeden, drugi, tutaj się wszystkie tramwaje zatrzymują, a później można wejść kładkami i źle rozwiązane, jak widzicie, na załącznym obrazku. No i dalej tutaj nasz tunel metra wjeżdża
w górę i jedzie dalej do naszych kolejnych stacji. Także to jest całkiem nieźle zrobione. Przy okazji tutaj jest całkiem niezłe przesiadki do tego Bambaju, który tutaj jest niedaleko. No i tu jest dosyć dużo, też nasz trolejbus zawraca ostatecznie. Miało go tutaj nie być, ale go wmontowałem, bo akurat mi tu w sumie podpasował trochę. Także tak to wygląda. No, tu jest nasz budynek też główny, utrzymania, został wmontowany. Czy nasz przemysł zarabia? Oczywiście, że nie zarabia. I nie mam żadnego pojęcia, co na razie z tym zrobić. Miejmy nadzieję, że to zacznie się jakkolwiek zapełniać, niby jest 1% i tyle. Tak, on tylko będzie mógł importować. Tu jest mała pętelka Bambaju, też został wmontowany. Ten Bambaj niestety tutaj dosyć ostro zakręca i widzę, że można by go trochę ograniczyć ilość jego pojazdów, bo to już trochę zmniejszyliśmy. I tutaj po prostu zawraca sobie jako ostatnie przystanki na tym przemyśle. Tu jest tunel, który był już ostatnio i on dobry jest, bo do tej naszej fabryki bezpośredni jest przejazd, która cały czas nie działa. No i tutaj parę obiektów typu właśnie to. Także tak to wygląda. Najbardziej ludzie są zachwyceni jednak stacją kolejową, co nie dziwi. Obok niej przyjeżdża nasz trolejbus, który wjeżdża pod tą stację, co było bardzo trudne do wstawienia ta droga, żeby wjeżdżała pod tą stację, ale ostatecznie celu się do środki. Ładnie trolejbus się mogę, że pod nią zatrzymywać, co mi się bardzo podoba. Także tak wygląda nasza dzielnica tutaj przemysłowa, została wciśnięta już naszego miasta. W przyszłości tu tylko przyjdę pewnie jeszcze z jakimiś drzewkami, żeby to jakoś bardziej udekorować. Ale jak widzimy tutaj całkiem nieźle to jest w ogóle poukładane. Tutaj ta dzielnica bardzo mi się podoba, która tutaj tak wyjeżdża jako takie małe domki. I tutaj coraz więcej to już widzimy naszych biurowców IT. Z pociągów dużo osób na razie nie korzysta. To nie są jakieś nie wiadomo jakie liczby. Głównie dlatego, że tu mi się nie udało żadnej stacji wmontować. Co prawda tutaj może jakbym się postarał to jakoś bym ją wstawił, ale już trudno. Więc trochę tutaj szkoda, bo tu pewnie dużo osób by mogło jeszcze wsiąść, ale no trudno. To jest najdalsza stacja, jaka jest i ludzie z niej korzystają. To jest 49 osób, to jest 44. To jest duża stacja i z niej nikt nie korzysta. Typowe City Skylines. Ale akurat te liczniki prawie nigdy nie były dobrze działające. No i tu jest multum linii bambajowych, tak jak to już mówiłem przed chwilą. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać, tak jak te osoby, które tutaj teraz właśnie widzicie na ekranie. I już niedługo się zobaczymy w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, trochę się tutaj rozwija nasze miasto. Pewnie w najbliższym odcinku będziemy się zajmować gdzieś tym rejonem. Tutaj jeszcze muszę posprzątać to. Mamy jeszcze ten rejon, tą górkę i ukończenie zoo, które cały czas czeka. A poza tym, no to to miasto jest praktycznie już prawie że skończone. Także nieźle to przygotowuje się do wielkiego zakończenia tegożeż miasta. Do zobaczenia i już. Cześć.